Witam Państwa, nazywam się Mateusz Worek i zapraszam na to, miejmy nadzieję, pasjonujące spotkanie. Pozwolę sobie jeszcze przedstawić towarzyszącego mi Romana Kołtonia. Dziękuję, Mati. Długo czekałem na to spotkanie i mam nadzieję, że spełni ono wszystkie oczekiwania. Obu drużynom zależy na tym, aby dziś pokazać się z dobrej strony. Zobaczymy, jak wpłynie to na dzisiejsze spotkanie. Kibice swoim głośnym dopingiem podnoszą dodatkowo rangę tego widowiska. Wkrótce przekonamy się, komu dziś bardziej zależy na zwycięstwie. Oto Larsson powstrzymuje rywala. Maxi Rodriguez. Xavi Alonso. Oto Larsson. Dobra piłka na skrzydło. Niesamowita bramka. To daje im prowadzenie. Pokierował nim wspaniale prawy ruch. Jeden zero. Z pewnością będą chcieli utrzymać to prowadzenie. Oto Perea. Minęło 15 minut. Piłka nadal przy jego nodze. Maxi Rodriguez. Piłka została odebrana. Oto Gerrard. Xavi Alonso. Costinha. Fernando Torres. Potrzebują wyrównania, a dobre, dokładne podanie do któregoś z partnerów może to zapewnić. Doskonały odbiór. Wychodzą z szybką kontrą. Larsson! Pani na pewno rozczarowali się tym strzałem. Piłka zakręciła nieco, chyba źle ją uderzył. Na zegarze upłynęło 30 minut gry pierwszej połowy. Antonio Lopez i Mista. Naprawdę piękne odebranie piłki. Zagrożenie minęło. Luis Garcia. Oto Larsson. Musi jedynie pokonać bramkarza. Luis Garcia. Obrońca wyjaśnia sytuację. Manisz. Antonio Lopez. Mamy dodatkową minutę w tym meczu. I Antonio Lopez. Costinha. Manisz. I Maxi Rodriguez. Oto Pablo Ibáñez. To kiepskie podanie, nie mogło dojść do celu. Zakończyła się pierwsza połowa i zespoły schodzą do szatni. Myślę, że obaj trenerzy będą mieli sporo do powiedzenia swoim zawodnikom. Roman, jak byś ocenił tę połowę? A jednak piłka to ciekawy sport. Mieli o wiele mniej okazji, a mimo to zeszli do szatni z prowadzeniem. Mecz się jednak jeszcze nie skończył. Trwa już druga połowa meczu. Czy okaże się lepsza od pierwszej? Oba zespoły wznawiają grę w takich samych składach, w jakich grały przed przerwą. Mista. Oto Fernando Torres. Doskonale przechwycił piłkę, ale teraz musi ustrzec się straty. Gra szybko przenosi się do przodu. Larsson. Co teraz zrobi? Nie naciskał go żaden napastnik, więc bramkarz spokojnie ruszył do przodu i złapał piłkę. Seitaridis. Oto Maxi Rodriguez. Oto Fernando Torres. Nadal pędzi z piłką. Nadal atakują.
Z obrony mogą teraz szybko przejść do ataku. Minęło 15 minut drugiej połowy. Pokazał pełnię możliwości obronnych. Mista. Manisz. Maxi Rodriguez. Szansa w polu karnym. Dobra piłka na skrzydło. Uderzenie było silne, ale zabrakło mu precyzji. Roman, wydaje mi się, że gol dodałby im pewności siebie, której tak bardzo potrzebują. Masz rację, Mateusz. Muszą dalej stwarzać okazję, jeśli chcą zdobyć wyrównującą bramkę. Odbiera piłkę. Nie traci piłki. Oto Gerrard. Zenden. Przeciął podanie. Oto Mista. Fernando Torres. Martin Petrov. Ogromna szansa na wrzutkę z lewej flanki. Z tego ataku nic nie będzie. Strata. To bardzo groźne podanie. Bramkarz na pewno zdawał sobie sprawę, że ten strzał nie znajdzie drogi do siatki. Chypia. Gerrard. Są teraz w posiadaniu piłki. Przy piłce. Słabe podanie. Przechwyt. Napięcie jest niesamowite. Tylko jeden gol przewagi, a mamy jeszcze parę minut do końca. Dobrze poradził sobie z zagrożeniem. Szaleje na boisku. Musi jedynie pokonać bramkarza. Naprawdę piękne odebranie piłki. Zagrożenie minęło. Sędzia kończy to spotkanie. Rezultat odzwierciedla potencjał, jaki dziś pokazali. Przekonująco wygrali ten mecz i ich fani będą zachwyceni wynikiem. Roman, wynik chyba nie zaskakuje. Nie, raczej nie. Wyglądało to na rutynowe zwycięstwo. Nasz czas dobiega końca. Roman, dziękuję za twoje analizy. Mateusz, w razie czego jestem do dyspozycji. Mamy nadzieję, że niedługo znów się usłyszymy. Do usłyszenia.